Witajcie moi kochani, w tym tygodniu Sony Kittel otrzymał polski paszport i po raz kolejny wyraził chęć gry dla reprezentacji Polski. W tym vlogu opowiem Wam, kto to w ogóle jest, jaki jest z niego piłkarz, czy na tyle dobry, żebyśmy się nim interesowali, żebyśmy w ogóle brali go pod uwagę do gry w biało-czerwonych barwach. Czy to przypadkiem nie jest jakiś kolejny farbowany lis, który z Polską nie ma nic wspólnego, albo, bo mieliśmy takie przykłady w przeszłości, polskie korzenie wykorzystuje do wywarcia presji na tej reprezentacji, w której naprawdę chce grać, grożąc tutaj, flirtując z reprezentacją Polski, udzielając wywiadów w mediach, po to, żeby na przykład go powołano do reprezentacji Anglii. To jest przypadek na przykład niechlubny Andy'ego Johnsona. Pamiętamy, że deklaracje, tu już miał grać polski paszport, bramkostrzelny napastnik, tak? Pamiętam, że Przemek Rudzki, wówczas chyba właśnie jeszcze jako dziennikarz Przeglądu Sportowego, wręcz poleciał do niego, ten ściemniał, nie chciał udzielić wywiadu i w końcu okazało się, że tam przerażeni stracimy talent, powołali go do reprezentacji Anglii, kariery w niej nie zrobił. Podobnie James Tarkowski ostatnio, który trochę złamał mi serce, bo to jest wnuk polskiego żołnierza, który po prostu osiadł na emigracji po II wojnie światowej, bohater odznaczany, chyba też kawaler Virtuti Militari. Pomyślałem sobie, jakie by to było piękne zwieńczenie, jaki by to był hołd złożony dziadkowi. No, ale niestety tam był taki przypadek, że James Tarkowski nie wykluczał, jakby dostał wyraźną deklarację, że chcą go w reprezentacji Polski, to może by potem polski paszport wystąpił, tak, 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 tak. Nie. Nie tędy droga. Ja uważam, że droga jest taka trochę jak w Football Managerze. Klikasz piłkarzy dostępnych do gry do reprezentacji Polski i z nich powołujesz. Nie ma, że o, jak wystąpisz, to jak to my cię powołamy. Nieważne. Kto to w ogóle jest Sony Kittel? Nie brzmi to za bardzo po polsku. Już wyjaśniam. Chodzi o 26-letniego ofensywnego pomocnika, bardzo wszechstronnego, który w zasadzie może grać na każdej pozycji, na obu skrzydłach, i lewym, i prawym. Może być ustawiany za napastnikiem, w dodatku jak na swoją pozycję dosyć bramkostrzelnego zawodnika. Słuchajcie, tylko w tym sezonie, a występuje w HSV, Hamburger Sport Verein, druga Bundesliga, ale drużyna zacna. W dodatku dzięki między innymi golom Soniego, lider drugiej Bundesligi, akurat dzisiaj przydarzył im się remis na wyjeździe z Wiesbaden, ale cały czas są liderem drugiej Bundesligi na kursie, by wrócić. No to jest jednak hańba. Tak wspaniałe miasto jak Hamburg, tak piłkarskie, taki cudowny stadion, na którym wielokrotnie byłem, bo też tam rozgrywano mecze Mundialu w 2006 roku. Kapitalna, kibicowska społeczność i w wyniku złego zarządzania spadek historyczny, bo HSV był najdłużej drużyną taką, która nieprzerwanie grała w tych najwyższych rozgrywkach niemieckich. No, ale jak mówię, głównie też dzięki w drugiej Bundeslidze w tym sezonie 7 bramek w 12 meczach i 2 asysty Soniego Kittela. Dołożył jeszcze do tego 2 bramki w Pucharze Niemiec. Co prawda z Pucharu Niemiec HSV został wyeliminowany, ale koncentruje się właśnie na Bundeslidze i na powrocie do Bundesligi. Wyeliminowany zresztą przez VfB Stuttgart, który jednak w drugiej Bundeslidze, w lidze HSV ograł 6-2. To jest jednak też z niedawnym i też mającym aspirację na powrót do Bundesligi bundesligowcem, zasłużonym bardzo. No, Mistrzostwo Niemiec przecież całkiem jeszcze świeżo w pamięci. VfB Stuttgart 6-2, 2 bramki Soniego Kittela w tym meczu. Jak mówię, 13 w 13 występach, 8
8 bramek to jest bardzo dobry wynik. Ta skuteczność pomocnika Kittela to nie jest zresztą nic wyjątkowego. Zobaczcie, że on przez 3 ostatnie sezony występował w Ingolstadt, też drugoligowcu, i tam w 90 meczach strzelił 23 bramki, zanotował 22 asysty. W minionym sezonie 10 goli, 15 asyst. Drugie miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej. Chciało go Norwich, bo Ingolstadt mimo tych goli spadł z drugiej Bundesligi do trzeciej, natomiast on jako taka perełka został wyłuskany, chciały go 4 kluby. Między innymi Norwich, czyli Premier League, uznał, że jednak HSV, no z racji właśnie stadionu, z racji tego, że to jednak Niemcy, tam się czuje świetnie i chce z HSV wrócić do Bundesligi, stąd ten wybór. Transfermarkt.de wycenia go na 2,5 miliona euro, czyli nie jakieś oszałamiające pieniądze, ale dla kibiców HSV jest ważny. Znalazłem nawet piosenkę, nie wiem dlaczego po angielsku, ale ją zacytuję. We've got Kittel, Sonny Kittel, I just don't think you understand. He's detail hacking man, he's better than Zidane. Oczywiście przesada, ale rzeczywiście Dieter Hecking, trener, to jego taka, on go wyłuskał. No słuchajcie, w swoim czasie Sonny Kittel uchodził za wielki talent w Niemczech. W 2011 roku dostał srebrny medal dla najlepszych młodych zawodników imienia Fritza Waltera i w tamtym roku, słuchajcie, przegrał tą rywalizację tylko z jednym zawodnikiem, z Julianem Draxlerem, reprezentantem Niemiec, zawodnikiem, gwiazdą Paris Saint-Germain, z powodu kontuzji. Ten jego talent tak nie eksplodował. Słuchajcie, on miał bardzo duże problemy z kolanami. W sumie w tych swoich i juniorskich, i później seniorskich czasach 1311 dni rehabilitacji, nieprzerwanej, bo to 3,5 roku w sumie, jakby zsumować wszystkie jego kontuzje, ale od 3 lat rzeczywiście już tych kontuzji nie ma, gra coraz lepiej. Ta nagroda dla najlepszego młodego piłkarza w Niemczech imienia Fritza Waltera nie musi być zaraz od razu jakby przepustką do wielkiej kariery, bo tę samą nagrodę w swoim czasie dostał Eugen Polański czy Sebastian Tyrała. Dwaj przyszli reprezentanci Polski, no ale nie tacy, których jakby wspominamy z wielką nostalgią i którzy tej reprezentacji jakoś szczególnie się zasłużyli. Sonny Kittel występował w młodzieżowej reprezentacji Niemiec U17 i U20, nim te kontuzje przerwały tą pasę. Paradoksalnie tutaj ostatni występ w niemieckich barwach miał miejsce gdzie? W Gliwicach. To był turniej 4 narodów, zresztą wygrany przez Polskę 2-1. Słuchajcie, po pierwsze chcę powiedzieć, że czy on w ogóle, Sonny Kittel, prawda, nie doszliśmy jeszcze do tego, czy on miałby prawo grać w naszej kadrze. Otóż uważam, że jak najbardziej tak, bo nie mówimy tutaj o jakimś tam zawodniku, Niemcu, o polskich korzeniach. On w dniu urodzin był obywatelem Polski. To, że dostał teraz polski paszport, to tylko dokumenty. On nie musiał występować o polskie obywatelstwo. On je miał. On musiał je tylko potwierdzić i dostać stosowne dokumenty. Trochę to trwało, mógł już je dostać 2 lata temu, ale pomylił procedury, właśnie wystąpił o obywatelstwo. Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Wystarczyło to potwierdzić. Paszport już jest. Czeka w Monachium. Właściwie mógł już go odebrać latem, ale jak tłumaczy, wtedy miał na głowie ten transfer do HSV. Jak już jest w HSV, to jest 800 km. Jak będzie najbliższa przerwa na reprezentację, to on wtedy tam pojedzie i już ten paszport fizycznie będzie miał w ręku. Pytanie, czy przypadkiem te najbliższe mecze reprezentacji, jak wiemy, towarzyskie dla nas, gdyż awans już mamy klepnięty, to nie byłaby dobra okazja, żeby wypróbować Sonny'ego Kittela. Chcę powiedzieć, że to jest, urodził się w Gießen, w Hesji, ale jest to syn polskiego małżeństwa,
pani Marzeny i pana Zbyszka, którzy 30 lat temu wyemigrowali z Katowic, zresztą wraz z dziadkami. Sony imię może dostał niepolskie, tak? Ma młodszego brata Samiego, ale rozmawia z nim po polsku. Rozmawia po polsku z rodzicami, z dziadkami. To nie jest już przypadek. No, deklaruje, że zna hymn polski i by nie wahał się go, a wręcz bardzo chciał zaśpiewać. Więc nie jest to przypadek Eugena Polańskiego, z którym wywiady robiłem po niemiecku, czy Ludowika Obraniaka, który do dziś nie nauczył się języka polskiego. Chcę powiedzieć, że musimy tutaj oddzielić, odłożyć farbowane lisy. Jakby definicja farbowanego lisa, no to niestety Emanuel Olisadebe, tak? To jest dla mnie synonim, a jeszcze większym Roger, tak? Czyli zawodnik, który nigdy nie miał nic wspólnego z naszą ojczyzną. Przez przypadek tylko taki, że w wyniku splotu szczęśliwych czy nieszczęśliwych okoliczności trafił na takiego, a nie innego agenta i trafił do polskiego klubu. Tu błysnął, zagrał 2-3 dobre sezony, dostał obywatelstwo, którego w każdym innym przypadku by nie dostał. Tak? Albo gdyby pojechał agent, okazał się Węgrem, pojechał na Węgry, mógłby dostać obywatelstwo węgierskie. Albo, nie wiem, niemieckie, tak? Jakiekolwiek. Czyli w wyniku farbowany list to jest po prostu ktoś naturalizowany, bo nie spędził nawet wystarczającej ilości czasu w naszej ojczyźnie, ale z jakichś względów okazał się nam przydatny. Pamiętacie Leo Benhacker i jego Roger i jego wyjście z drewnianych chatek. Emanuel Olisadebe no to jeszcze przynajmniej ożenił się z Polką, tak? Więc nie wypominam mu. No ale jednak to był Nigeryjczyk, tak? Ja nawet przygodę życia zawdzięczam jemu, bo mogłem polecieć do Nigerii, spędzić tam 2 tygodnie, napisać reportaż, znaleźć Chifa klanu Olisadebe gdzieś w wiosce w delcie Nigru w Warii, pojechać do Oniczy na granicy z Kamerunem, tam gdzie on zaczynał, gdzie grał, skąd trafił do Polski. Inna historia, tak? Ale Sonny Kittel to jest po prostu syn Polaków, którzy z powodów ekonomicznych musieli emigrować. Do tego stopnia źle im się tam wiodło w tym Gießen. Słuchajcie, że znalazłem taką informację na łamach dziennika. Dawny skaut PZPN-u na Niemcy, Jacek Protasewicz, opowiadał, że zauważył, wyskautował talent Kittela, zanim on jeszcze zagrał w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. I chciał go namówić na przyjazd do Polski, sprawdzał jego dostępność, czy ma paszport i rodzice powiedzieli, że bardzo chętnie, ale PZPN musiałby zapłacić 100 euro za paszport. 100 euro. No i w PZPN-ie to przyjęli, że to są jacyś naciągacze, jakaś niepoważna sprawa, no już do diabła 100 euro, a potem okazało się, że rodzice po prostu byli w tamtym okresie bardzo, bardzo biedni i uważali to za zawracanie głowy. No pamiętajcie, wtedy to był jeszcze nastolatek, tam miał 14 czy 15 lat. Natomiast co jest chwalebne w tym momencie, sam sobie zorganizował paszport bez takiego szantażu. No załatwię paszport, no ale chcę mieć tutaj deklarację, tak, że na pewno zostanę powołany. Nie, nie, nie. Nie chodzi tutaj o presję. Sony w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego już 2 lata temu, ale i teraz to powtarza, deklarował, że zawsze kibicował Polsce, nawet kiedy grała z Niemcami, że podziwia w ogóle reprezentację Polski, ogląda jej mecze, zna hymn, tak? Proszę, mówi tak, nie chciałbym, żeby polscy kibice myśleli, że chce grać dla Polski po to, by się pokazać, wypromować, coś takiego. Ja się czuję Polakiem i zawsze tak było. Słyszy pan zresztą, że rozmawiam teraz z babcią i dziadkiem prawie cały czas po polsku, bo dziadkowie przysłuchiwali się tej rozmowie i się tam włączali. Kilka lat temu była inna sytuacja, mogłem grać dla Niemców, tutaj nie było zainteresowania, ale oglądam wszystkie mecze reprezentacji Polski, bardzo jej kibicuję, cieszę się z wyników, wiem, że zaawansowała do Mistrzostw Europy. Robert Lewandowski to prawdziwa maszyna, czyli już tutaj ładny gest wobec kapitana reprezentacji. Dlatego też uważam, że nie ma mowy o farbowanym lisie. Mówi, nawet kiedy grałem w młodzieżówce niemieckiej, kibicowaliśmy
Polsce. I słuchajcie, no pytanie, czy on w ogóle naszej kadrze by się przydał. Jak wam powiedziałem, on jest wszechstronnym, ofensywnym pomocnikiem. Obejrzałem na YouTubie filmik z jego golami i muszę przyznać, że najbardziej efektowne są te z lewej strony. I tam też on najczęściej w HSV występuje właśnie po lewej stronie, choć może też grać za napastnikiem. I uważam otóż, że taki zawodnik, no nie mamy teraz bogactwa, prawda, wyboru, jeśli chodzi o naszych, mamy napastników, no mamy Roberta Lewandowskiego, tak, w ogóle słyszeliście pewnie o tym, że może mu grozić 7-10-dniowa przerwa, jako że raczej na pewno zagra w najbliższych meczach Ligi Mistrzów i ligowym z Borussią Dortmund, no bo to prestiżowe spotkania, a z Olympiakosem niechby zresztą wyśrubował sobie ten rekord strzelecki w Lidze Mistrzów, pamiętacie, goni Karima Benzemę i Raula, ale jako że mecze eliminacyjne, jako że eliminacje są już wygrane, mogłoby go zabraknąć w eliminacjach. Mam nadzieję, że namówimy Roberta, żeby jednak zrobił to w przerwie zimowej. Pamiętajcie, że awans już jest, ale jeszcze jest kwestia, żeby być wylosowanym z pierwszego koszyka. Do tego jest potrzebne zwycięstwo i z Izraelem, i ze Słowenią w tych ostatnich meczach. Jak mówię, wolę, gdybyśmy mieli sprawdzać kogokolwiek, to u boku Roberta Lewandowskiego, tak? Karol Świderski, wielu się go dopomina, sam też bym go chętnie zobaczył, ale jaki sens ma go wystawić u boku Milika czy Piątka, tak? No, tylko na tle lewego, tak? Bo też w tej kadrze lewy na pewno będzie grał na Euro, więc sprawdzajmy. Choćby z tego powodu warto, żeby ten lewy został. Ale co za lewym, tak? Co za naszymi napastnikami? Mówię za lewym, bo zobaczcie, że trener Brzęczek jednak wrócił do tej wersji z jednym napastnikiem i dopiero potem wejście ewentualnie drugiego Arka Milika. Jaki wybór ma Jerzy Brzęczek na skrzydłach? Na lewym Kamil Grosicki, który młodszy już nie będzie, jest już po 30. Jakkolwiek notuje dobre występy w hali, cały czas w tej kadrze, no ale to już nie ma takich eliminacji jak te, z różnych względów, jak te za Adama Nawałki, gdzie był maszyną do podawania i do strzelania goli. Pamiętajcie, bazuje na dynamice. Ewentualnie, jeśli będzie zdrowy, Dawid Kownacki też mógłby być jakimś wyborem na lewej stronie. Po prawej mamy Sebastiana Szymańskiego, takie objawienie tych dwóch ostatnich meczów. Mamy Przemysława Frankowskiego, no ale który na razie dał jedną dobrą zmianę, tak? I to w meczu z Łotwą, zobaczmy, tak, jaka jest powtarzalność, czy na pewno mamy tutaj zmiennika, mamy Damiana Kądziora, ale to wszystko jakby mało, tak, mało na tą grupę eliminacji, a co dopiero jak będziemy grali z możnymi na Euro 2020. Sonny Kittel ma 26 lat, nie jest najmłodszy. Ja wiem, że jeszcze ci młodzi do kadry będą się przebijać, właśnie Sebastian Szymański, myślę, że to będzie podstawowy zawodnik na lata. Ostatnio został w ogóle piłkarzem miesiąca w Dynamie, ale jeszcze czas tych młodych przyjdzie. Na przykład na lewej stronie może Kamila Jóźwiaka, czy Przemysława Płachety, czy słuchajcie, nie warto byłoby sprawdzić takiego chłopaka, który rzeczywiście tą polskość deklaruje. No, nie jest to jakiś, prawda, no, jak mówię, jak wykazałem wam farbowany list. Pytanie do was, czy wy chcielibyście zobaczyć Sonniego Kittela w biało-czerwonych barwach, czy skreślacie, nie chcecie, mamy tu swoich, co się urodzili na polskiej ziemi, a nie w Gießen, czy jesteście tacy jednak konserwatywni, czy nie, zapraszam, piszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekawy waszych opinii, czy możemy sobie pozwolić na skreślenie chłopaka, który, zobaczcie, od trzech sezonów naprawdę jest w gazie, jest regularnie wybierany do jedenastki kolejki drugiej Bundeslidze. Zobaczcie, tutaj mam bodajże, czy nie, SofaScore, nota w 10-stopniowej skali 8,2, naprawdę dogrywa, dobrze wykonuje stałe fragmenty, bo o tym nie powiedziałem, że potrafi też uderzyć, niby mamy i lewego, i Milika, tak,
i Szymańskiego, no ale dobrze dorzuca, tak? Asystuje, jak mówiłem wam, 20 miał dwie asysty w barwach Ingolstadt. Teraz też asystuje. Czy nie warto sprawdzić, czy nie warto po prostu rozszerzyć sobie opcji w ataku na obu skrzydłach? Jak mówię, on jest wszechstronny, a potrafi też grać za napastnikiem. Dziękuję wam bardzo za wszystkie łapki w górę, jeśli uznacie, że warto je przybić, oraz za wszystkie suby, i czekam na waszą odpowiedź. Tak, nie, co sądzicie o pomyśle Sony Kittel w biało-czerwonych barwach, Sony Kittel w reprezentacji Polski.